Wieczór. Dobry wieczór. To nie była niespodzianka, że Sabalenka wygrała ten turniej, chociaż gdyby Rybakina wygrała, też nie moglibyśmy powiedzieć, że szok, prawda? A jednak. Tak, tym bardziej, że też już była wielkoszlemową mistrzynią, natomiast chciałabym zacząć od akcentu polskiego, czyli od Janka Zielińskiego. Dobrze. Tak, 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 bo w sumie był bardzo bliski sukcesu. No właśnie, blisko był? Był blisko, był tak? Bardzo blisko, zaraz o przebiegu meczu trochę powiem. Janek, wiem, że wielką kartę od organizatorów i są to na co dzień singliści, także to też taka ciekawostka. Jeden jest bardzo młody, lat 21, drugi 25, natomiast przed Jankiem Zielińskim i Ugonysem myślę, że jeszcze wiele dobrego i wiele wspólnych sukcesów, ponieważ panowie grają dopiero od marca zeszłego roku, a już widać, że tam ta współpraca po prostu jak Sabalenki. Przechodzimy jej pierwszy tytuł wielkoszlemowy. Tak jak w tenisie, tak jak się patrzy przede wszystkim na kibiców, to zawsze tak głową, prawda? Trzeba na trybunach machać. Tu przez Arynę Sabalenkę to były winery. I to jest statystyka, która naprawdę robi wrażenie, bo to pokazuje, z jaką prędkością, z jaką siłą Białorusinka uderza piłkę. Posłuchajmy teraz Aryny Sabalenki, bo mówi, że wiele zmieniło się w jej tenisie i w ogóle w jej podejściu w ostatnim czasie, dlatego też sięgnęła po ten tytuł. Posłuchajmy. Tak. Czy to są takie uniwersalne w sumie rady dla samego siebie, czyli być spokojnym i wierzyć w własne umiejętności. To prawda, z jednej strony tak, natomiast i po prostu stres. Aryna Sabalenka będzie teraz drugą w rankingu tenisistką WTA. Tak, już czytałem te wszystkie komentarze. Bój się, Iga, bój tak. Się, Sabalenka się zbliża. Ja myślę, że Iga nie ma się czego obawiać, tym bardziej też, że w tych dużych turniejach będą jedna w górnej części drabinki, jest. Druga w dolnej części drabinki, a do finału jest zawsze daleka droga, bo to jest kilka meczów do wygrania, także ja myślę, że tutaj to nie jest tak, że Aryna Sabalenka w związku z tym, że wygrała pierwszy wielkoszlemowy turniej w roku, to tutaj będzie tak dominowała, jak Iga w zeszłym sezonie. Ale się klikać musi. Tak, myślę, że nie ma takiej możliwości. Kto tam za tobą? Poczekaj, tak, ty masz Dzioko, a ja mam Stefanosa. Stefanosa, a ja mam Nowaka Dżokowicza. Tak, ostatni akord Australian Open, jutro finał mężczyzn. Wczoraj mówiliśmy trochę o tym, jaka stawka będzie na taki finał. No, myślę, że na powtórkę z zeszłego roku po tym kosmicznym finale Rafaela Nadala raczej nie ma co liczyć, ale na 5 setów myślę, że są szanse duże. Dlaczego? O tym, co się działo na antypodach. Jutro poznamy nie tylko wielkoszlemowego mistrza sali, ale także mistrza świata w piłce ręcznej. Taki to przeskok. W wielkim finale zmierzą się niepokonane w polsko-szwedzkim mundialu drużyny, czyli Francja i Dania.